lubię myć zębów i w ogóle niczego nie lubię. Ale trzeba się myć, królu, trzeba. A no dobra, ale to ostatni raz. Sługo, więc przynieś mi, co tam szło? Woda. Wodę. Mydełko. Mydełko i... To jest takie spotkanie, impreza artystyczno-kulturalna przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej. Szczególnie pod kierownictwem, może tak powiem, pod kierownictwem pełniącej obowiązki pani dyrektor nowej, pani Agnieszki Szmurło. Pozdrawiamy panią Agnieszkę. Od września jest pełni obowiązki dyrektora. Dotychczasowa pani Aleksandra Malajnik odeszła na emeryturę. Życzymy jak najlepszych czasów na tej emeryturze. I tutaj dzisiejsza impreza trochę taka kulturalna, imprezowa, związana z zakończeniem wakacji, z rozpoczęciem roku szkolnego. Te przedstawienie, które jest w tej chwili za nas, właśnie przygotowały dziewczyny z Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie zespół Magnes, popularne utwory. Zespół złożony z mieszkańców dwóch gmin, gminy Suchożebry i gminy Zbuczyn. Nazywamy się zespół Magnes i przyjechaliśmy do was z Siedlec, Suchożebr, dokładnie tak. Z zagranicy jechaliśmy całą godzinę, więc to dla nas jest bardzo duża podróż. Jest to zespół Gminnego Ośrodka Kultury, a następnie pokaz ognia i pani Sylwia Zdunkiewicz, który będzie nas raczyła ogniem. Niestety czas doświadczyły nas wszystkich, no nie tylko nasz GOK, ale cały kraj i wszystkie imprezy, które są. Musimy zachować dystans, musimy warunki sanitarne zapewnić, ale to nie znaczy, że można nas zamknąć w domu i siedzieć przed telewizorem czy przed komputerem. Musimy być z ludźmi, żyć z ludźmi. Nudy. Co tu robić? Ojej! Ojej! Gdzie jest moja korona? Gdzie jest moja cudowna, wspaniała, ukochana korona? Zgubiłem koronę królestwa! Ratunku! Konik! Trzeba koń na bieguna! Zwykła zabawka! Sztabka, a rozkołyszy, rozbawi. Koni! Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatem z nami tać kółeczko, o, o, o. Prawo, w lewo, prawo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. Oto książka, którą daję ci w prezencie. Żebyś mógł się nią opiekować i mógł zacząć uczyć się czytać. Pamiętaj, odzyskasz swój nos i królestwo, jak będziesz mądrzejszy. Zostałem odczarowany! No dzięki! Udało się! Teraz, królu, pamiętaj, żeby czytać książki i już tak nie leniuchować. Obiecuję! Skoro świt, ja i ty wyjeżdżamy, a mam swój dom tam, gdzie są tulipany. Dlatego dziś musisz być moja żoną. Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochani przy świetle księżyca nocami, chodzili długimi leśnymi ścieżkami. Tak mijały tygodnie, lecz ostatnio nadszedł czas. Zawsze mówił jedno zdanie, umieścić na twego konie.